Opowiem wam dzisiaj historię o gościu, który po 8 latach naprawił ekran wczytywania w GTA Online, a mianowicie raczej jego czas trwania. Ekrany wczytywania to jest najgorsza zmora każdego gracza GTA Online. Na pewno sami doskonale wiecie, ile taka przeciętna sesja potrafi się wczytywać. 4, 5, 6, a nawet do 10 minut. Na YouTubie jest pełno komplikacji i memów z tego, co ludzie robią podczas tego ekranu wczytywania. Zresztą sami doskonale wiecie, no też przecież gracie w GTA, tak samo jak ja. I dyski SSD czy dyski HDD tutaj nawet nie grają specjalnej dużej roli, bo w dalszym ciągu, nawet jak sobie zamontujesz dysk SSD, ta sprawa wygląda bardzo kiepsko. A to wszystko jest sprawką po prostu źle napisanego kodu, który po 8 latach w końcu się zmieni. Siema, robię tutaj taką małą przerwę. Pamiętaj, że jeśli podoba ci się film, to zostaw łapkę w górę oraz napisz jakiś komentarz. Ja zawsze staram się odpisywać i brać udział w jakiejś tam dyskusji, a to bardzo mi pomaga. Jeśli czujesz, że warto, to możesz udostępnić też film swoim znajomym. No, zachęcam tam do jakiejś integracji, teraz wracamy do materiału. Wszystko zaczęło się w lutym, kiedy użytkownik serwisu GitHub skrócił czas wczytywania GTA Online na swoim komputerze o 70%. Udostępnił kod do wypróbowania, choć nie zalecał tego robienia dla osób, które tam mniej ogarniały te takie sprawy. I ba, nawet opisał i wytłumaczył, jak to zrobił. Wszystko rozchodziło się o to, że gra miała źle zoptymalizowany kod, który idzie naprawić w bardzo prosty sposób. Winowajcem jest 10-megabajtowy flik zawierający 63 tysiące wpisów o wszystkich dostępnych do kupienia przedmiotów ze świata gry. No i teraz obczajcie ten motyw. Za każdym razem, gdy GTA Online znajduje na koncie postaci nowy przedmiot, sprawdza plik na nowo, to doprowadza do sprawdzenia 2 miliardów sprawdzeń pojedynczych obiektów i w dodatku angażowany jest to tylko jeden rdzeń procesora, więc sami sobie teraz pomyślcie, jakie to musi być męczące i czasochłonne dla komputera. Rzemeczek zdobył czary mary, przeprowadził kilka tam swoich programistycznych sztuczek i zredukował czas gry, a właściwie wczytywania tej gry, do 1 minuty i 50 sekund. I jak już mówiłem, udostępnił ten poprawiony kod do pobrania, ale zalecał to robić tylko dla osób, które mają tam jakieś w tym pojęcie. Poprosił też Rockstara, żeby coś tym zrobił, ponieważ jak sam twierdzi, naprawa tych problemów nie powinna zająć jednemu deweloperowi dłużej niż jeden dzień. No i minęło trochę czasu i zgadnijcie, co się stało i kto się odezwał. Odezwał się sam Rockstar Games, podziękowało dla niego i zapowiedziało, że w najbliższej aktualizacji wdroży opracowane przez niego pomysły. W oświadczeniu dla serwisu PC Gamer Rockstar Games wydało takie oto oświadczenie. Po wnikliwej analizie możemy potwierdzić, że Toast, po pierwsze mam nadzieję, że dobrze czytam ten nick, dwa, to koleś to jest właśnie ten, o którym cały czas mówiliśmy, czyli ten nasz cudowny programista, faktycznie odkrył dotyczące ładowania aspekt kodu GTA Online wersji na PC, które może zostać poprawiony. W efekcie tej analizy wprowadziliśmy kilka zmian, które zostaną wdrożone do gry w nadchodzącej aktualizacji. Ja sam osobiście naprawdę nie mogę doczekać się tej aktualizacji, zaufajcie mi, że czekanie sobie 7 czy 8 minut na załadowanie się gry czasami może skutecznie zniechęcić w ogóle do jej uruchomienia, a najlepsze dopiero teraz. Rockstar Games wypłaci dla tego kolesia 10 tysięcy dolarów. Pieniądze zostaną wydane w programie Bug Bounty, to jest taki program, to generalnie korzystają z tego różni producenci, po prostu szukasz jakichś błędów, potem wysyłasz błędy do producentów i oni ci płacą za to. Oczywiście to się nie łapie za bardzo w te Bug Bounty, ale twórcy zrobią wyjątek i uważam, że jak najbardziej się należy i w ogóle bardzo popieram takie działanie firmy. A sama akcja też uważam, że jest warta w ogóle wspomnienia, ponieważ no bo naprawdę nie oszukujmy się, to jest naprawdę ciekawa rzecz, kiedy taki moloch komputerowy korzysta z jakiejś pomocy zwykłych graczy i jeszcze dodatkowo płaci im pieniądze i się im tak wynagradza. Dla mnie to jest super fajna rzecz. To jest wszystko w tym materiale, mam nadzieję, że wam się spodobało. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, zostawiajcie po sobie jakiś ślad. A teraz korzystam z okazji i zaproszę was na kilka filmów, które możecie jeszcze chcieć zobaczyć z GTA. Tutaj mam świetny poradnik, jak zdobyć łatwe sianko w GTA Online, tam bodajże 750 tysięcy. Bardzo fajne misje, poradnik też myślę, że zrobiłem w bardzo fajny sposób. Zachęcam do jego obejrzenia. A tutaj możecie sobie zobaczyć moją całą playlistę z GTA, bo wiecie, ja kiedyś nagrywałem dużo poradników do GTA, dużo. Trochę tam ich nagrałem. Jeśli coś was interesuje, możecie sobie zobaczyć. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!